Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego duchowego przygotowania do beatyfikacji sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na dzieło, które niewątpliwie przynosi bardzo dobre owoce wśród naszych rodaków. Dzieło, które zapoczątkowane przez prymasa tysiąclecia trwa do dzisiaj i zanosi się, że jeszcze długie, długie lata będzie trwało, a mianowicie chodzi o peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W roku 1956 po ślubach jasnogórskich, gdy cudowny obraz był wyniesiony na wały jasnogórskie, biskupi polscy na prośbę ojców Paulinów udzielili błogosławieństwa tym łaskami słynącym obrazem, można było usłyszeć okrzyki tłumu w stylu: Matko, błogosław, Matko, zostań z nami, Matko, przyjdź do nas. A więc to spotkanie z obrazem, a przecież wiemy dobrze, że katolicka teologia obrazów uczy nas, że ta cześć czy miłość odnosi się do osoby na obrazie przedstawionej, a nie do samej rzeczy materialnej. A więc ojcowie Paulini, gdy dostrzegli tę miłość do Matki Bożej i wielką potrzebę spotkania się Matki Bożej z ludem polskim, postanowili podpowiedzieć księdzu prymasowi, żeby rozpocząć właśnie po naszym kraju peregrynację, czyli taką wędrówkę obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. No, pojawiły się problemy typu obrazu cudownego z Jasnej Góry wywieźć nie można. Raz, drogocenny, dwa, związany z tym miejscem, które zresztą sama Matka Najświętsza wybrała. Postanowiono zatem namalować jak najwierniejszą kopię. Wymalowano dwa obrazy i w roku 1957 prymas kardynał Stefan Wyszyński zawiózł obydwa wizerunki na Watykan. Jeden podarował Ojcu Świętemu Piusowi XII, zaś drugi, przeznaczony do peregrynacji, został przez papieża pobłogosławiony. Po powrocie prymasa z Rzymu obraz przebywał chwileczkę w klasztorze ojców Paulinów w Warszawie, następnie został 26 sierpnia uroczyście poświęcony, uroczyście jakby zainaugurowano tę całą wędrówkę Matki Najświętszej po Polsce. Ogłoszono, że odtąd Maryja, tak jak przybyła na wesele do Kany Galilejskiej, tak chce odwiedzić każdą parafię w Polsce. Co spotkało się z wielkim entuzjazmem. I tak obraz został w 1957 roku przewieziony do Warszawy i od katedry warszawskiej zaczął swoją wędrówkę po Polsce, przynosząc jak najlepsze owoce, ponieważ wielu sceptyków myślało, że będzie to wydarzenie natury takiej dewocyjnej, ktoś tam się wzruszy, ktoś popłacze, że to zupełnie nie będzie chwytać. No tymczasem okazało się, że to przyniosło bardzo taki odwrotny skutek. Kościoły pękały w szwach, jak to się mówi kolokwialnie. Ludzie po iluś latach spowiadali się. To przybycie Matki Bożej traktowano autentycznie, jakoby ona sama przybywała do danej miejscowości. Częstokroć te nawiedzenie obrazu poprzedzone było misjami maryjnymi, rekolekcjami. Także to było wydarzenie, do którego duchowo się przygotowywano i było to autentycznie wydarzenie bardzo radosne, uroczyste w danej parafii. I przez 10 lat w miarę spokojnie przebiegała ta peregrynacja obrazu Matki Bożej do roku 1966. Prymas Wyszyński postanowił, że obraz będzie brał udział, czy Maryja przez znak swojego jasnogórskiego obrazu będzie brała udział w poszczególnych tych punktowych wydarzeniach milenijnych w diecezjach polskich, dlatego w 1966 roku wiezie obraz na Jasnogórę, następnie do Warszawy i gdy z Warszawy wiezie obraz do, jak sam powiedział, pracowitego ludu śląskiego, następuje niespodziewana reakcja władz komunistycznych, mianowicie obraz zostaje zawrócony do katedry warszawskiej i umieszczony w zakrystii frontem do okna, które wychodziło na ulicę, okno było zakratowane,
nawet gdzieś zachowała się taka fotografia, że to wygląda tak, jakby faktycznie Maria została zaaresztowana. Następnie obraz nakazano przewieźć na Jasną Górę i miał tam pozostać praktycznie 10 lat, był pod ścisłą strażą milicji. Nawet zagrożono, że gdy obraz opuści Jasną Górę, to klasztor ojców Paulinów w Warszawie zostanie zamknięty, a ich klerycy zostaną powołani do wojska. No to była dosyć surowa groźba, dlatego trzeba było się do niej dostosować. To oczywiście nie zatrzymało peregrynacji jako takiej, ponieważ zamiast obrazu wędrowała pusta rama, świeca maryjna i ewangeliarz. A więc ludzie, patrząc na tą pustą ramę, mieli świadomość, że ich matka jest zaaresztowana. To na pewno nie budziło jakiegoś zrozumienia czy większej sympatii do władz komunistycznych, a wręcz przeciwnie, stawiano pytanie dlaczego. Dlaczego tak postąpiono? Przecież Maryja no to nie uprawiała jakiejś polityki, tylko niosła to przesłanie z Kany Galilejskiej: zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. To są ostatnie słowa, jakie Maryja wypowiada, zapisane na kartach Ewangelii, a więc można powiedzieć, że stanowił jej duchowy testament. Niemniej jednak peregrynacja dalej przynosiła duże owoce. One się ani trochę nie zmniejszyły, ponieważ to nie w wizerunku jest rzecz, tylko w łasce Bożej i w wierze, w miłości względem Pana Boga i Matki Najświętszej, które ta peregrynacja pobudzała, pogłębiała. Przyszedł czas, aby obraz nawiedził diecezję sandomierską, konkretnie Radom, i świętej pamięci ksiądz Infułat Wójcik, umiłowany przez władzę ludową, jak określał go ksiądz prymas Wyszyński, postanowił w jakiś sposób przetransportować ten obraz na uroczystości w Radomiu. Nie wolno było wtajemniczać ani ojców Paulinów, ani episkopatu. To wszystko trzeba było upozorować na taką kradzież, żeby konsekwencje dotyczyły jak najmniejszej ilości osób. No bo gdyby Paulini się zgodzili na wywiezienie obrazu, czy gdyby episkopat się zgodził na wywiezienie obrazu, no od razu by zrobiono z tego sprawę polityczną. Dlatego no, najprostszą rzeczą było wykraść po prostu obraz bez wiedzy wcześniej wspomnianych osób. Co też się dzieje? Przy jeszcze pomocy służek Matki Bożej obraz szczęśliwie udaje się przetransportować do Radomia, gdzie zostaje włączony w te uroczystości peregrynacyjne, i myślę, że była to też dobra okazja dla władz komunistycznych, żeby z tego fatalnego kroku się wycofać, tak by zachować twarz. Bo od tej pory obraz już zostaje na trasie nawiedzenia. Nawiedzenie kończy się w roku 1985. Później jeszcze powstają takie pomniejsze inicjatywy, ponieważ wierni domagają się tej peregrynacji, chcą, aby Maria ich odwiedzała. Dlatego też powstają takie inicjatywy, że obraz przewozi się do poszczególnych katedr czy do wybranych parafii w danej diecezji. No ale to wszystko jest za mało, dlatego decyzją kardynała Glempa, następcy prymasa tysiąclecia, podejmuje się to drugie nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, które trwa aż do dnia dzisiejszego.